bezpłatna dla wszystkich mieszkańców całego regionu. Zapraszam osobę, która również ze Śląskiem jest związana, bo się urodziła na Śląsku, w Raciborzu, szef klubu parlamentarnego Arkadiusz Mularz. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście rację masz. Urodziłem się w Raciborzu, do 18 roku życia mieszkałem w Raciborzu, później na studia do Krakowa. Tam poznałem małżonkę, obecnie mieszkam w Nowym Sączu i trzykrotnie jestem posłem już z okręgu sądecko-podhalańskiego, ale te moje korzenie są na Śląsku, tutaj mieszka cała moja rodzina, także ja jestem u siebie, oczywiście jestem u siebie będąc na Śląsku, ale też jestem u siebie będąc na Sądecczyźnie i Podhalu. Mamy niezwykły zaszczyt przewodniczyć czy kierować klubowi parlamentarnemu Solidarna Polska. Może powiem kilka słów o genezie powstania naszego klubu, bo to jest bardzo ważne. Ja parlamentarzystą byłem od 2005 roku, parlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości. Do polityki zachęcił mnie, też pomógł właśnie tu obecny Zbigniew Ziobro. I przez wiele lat byliśmy bardzo aktywnymi parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, zarówno w parlamencie, jak i w naszych regionach. Nasze regiony były liderami, jeśli chodzi o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Osiągaliśmy świetne wyniki. Ale po kolejnych porażkach zwróciliśmy uwagę, że coś się złego dzieje w naszej partii, że ta partia nie może wygrywać. Że są złe mechanizmy, które powodują, że jakaś jest wewnętrzna blokada w Prawie Sprawiedliwości, że ta partia po prostu boksuje w miejscu. I gdy po kolejnych 6 przegranych wyborach Zbigniew Ziobro zaproponował pewną debatę na temat tego, jak partia ma funkcjonować, żeby wygrywać wybory, został po tej próbie debaty z partii wykluczony razem z Jackiem Kurskim, Tadeuszem Cymańskim. I wówczas przed takimi ludźmi jak ja, ale też grupą innych parlamentarzystów stanęło pytanie, co jest tak naprawdę wartością w polityce? Czy ślepa lojalność wobec lidera, czy jednak pewne wartości, takie jak refleksja, takie jak zastanowienie się nad przyszłością naszej formacji i dokąd ona zmierza? Uznaliśmy wówczas, że nie możemy być na tą sytuację niemi, że nie możemy zabrać głosu. Dlatego w tamtym czasie 20 parlamentarzystów powiedziało, nie, tak być nie może. My stajemy po stronie Zbigniewa Ziobro, Jacka Kurskiego, Tadeusza Cymańskiego. Nie ma zgody na dyktaturę, dlatego że prawica nie jest własnością jednego człowieka. Te wszystkie wartości patriotyczne, narodowe, chrześcijańskie, to zakorzenienie w wartościach, w tradycjach, nie jest wartością jednego człowieka. Jest wartością wielu milionów ludzi, którzy te wartości wyznają. My uznaliśmy, że nie ma zgody na takie traktowanie człowieka, Zbigniewa Ziobro i naszych kolegów, którzy praktycznie całe swoje dorosłe życie poświęcili służbie Polsce. Przecież Zbigniew Ziobro był człowiekiem, który rozpoczął swoją działalność jako szef Stowarzyszenia Katon w Krakowie, która pomagała ofiarom przestępstw. Później był wiceminister sprawiedliwości. Później komisja Rewina, która przecież de facto spowodowała, że Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło później świetny wynik w kolejnych wyborach. Później minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Gnębiony, niszczony przez obecny układ władzy. Więc nie było z naszej strony zgody na to, żeby takich ludzi się pozbywać. Tylko dlatego, że zapytali się, co należy zrobić, co należy zmienić w Prawie i Sprawiedliwości, żeby ta partia rozpoczęła wygrywanie wyborów. Dlatego w geście Solidarności założyliśmy klub Solidarna Polska. Klub potocznie nazywamy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro. Dlatego, że w geście Solidarności uznaliśmy, że nie ma zgody na takie traktowanie ludzi w polityce, ale też potrzebna jest w polskiej polityce nowa jakość. Dlatego, że to, co powiedział wcześniej pan marszałek, 6 wybory przegrane, mniejsze poparcie społeczne, niższy odsetek Polaków pobierających Prawo i Sprawiedliwość po 4 latach fatalnych rządów Platformy Obywatelskiej. Dlatego po tych 4 miesiącach już funkcjonowania klubu parlamentarnego jestem przekonany, że to był słuszny krok. Dlatego, że stworzyliśmy alternatywę, konkurencję dla naszej dawnej formacji politycznej, ale także stworzyliśmy alternatywę dla tych milionów Polaków, którzy nie chodzą na wybory. Bo w naszym kraju 52% w ostatnich wyborach Polaków nie poszło do wyboru, bo nie widzieli alternatywy, nie widzieli perspektyw. Chcemy także dla tych ludzi dać alternatywę.
Po tych kilku miesiącach widać, że nasza inicjatywa spotyka się z dużym zainteresowaniem. Dlatego, że w ciągu tych kilku miesięcy pokazaliśmy, że jesteśmy aktywni. Myślę, że jedną z najważniejszych inicjatyw jest właśnie inicjatywa, którą pan marszałek Ludwik Dorn zainicjował. Referendum ogólnoeuropejskie przeciwko pakietowi klimatycznemu. Ale także w ciągu tych ostatnich miesięcy podjęliśmy szereg działań, które w naszej ocenie były bardzo ważne, bardzo konieczne. Przypomnę, że dyskryminowana jest telewizja Trwam przez nieprzyznanie miejsca na multipleksie. Zainicjowaliśmy szereg działań, takich jak skierowanie wniosku o Trybunał Stanu dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zawiadomienie do prokuratury, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zbieraliśmy podpisy. Wszystko po to, żeby w Polsce była wolność słowa i żeby media katolickie nie były dyskryminowane. I cieszymy się, że nasze inicjatywy także spowodowały, że inne partie rozpoczęły także znacznie mocniejszą obronę telewizji Trwam. Ale to było także wiele innych inicjatyw. Jesteśmy klubem, który jest klubem bardzo aktywnym. Zgłaszamy bardzo wiele wniosków, uchwał, inicjatyw, projektów. A najważniejsze w naszej działalności jest przede wszystkim obrony praw rodziny, obrony generalnie rodziny przed tym, co się obecnie dzieje w naszym kraju, przed pewnego rodzaju demoralizacją, przed tymi wszystkimi inicjatywami, które głosi Janusz Palikot. Uważamy, że one są głęboko szkodliwe i demoralizujące dla polskiej rodziny. Dlatego będziemy mówić stanowcze nie dla tych wszystkich inicjatyw, ale także chcemy być blisko ludzi pracy. Chcemy być blisko tych wszystkich ludzi, którzy nie mają pracy, którzy nie zarabiają w taki sposób, ażeby godnie żyć. Dlatego jesteśmy ludźmi pracy. W ostatnich tygodniach czy miesiącach angażujemy się w te wszystkie sprawy, gdzie ludzie pracy potrzebują naszej pomocy. I chcemy, żeby ludzie pracy także widzieli w naszej formacji, która jest właśnie dla nich. Ale także nie zapominamy o przedsiębiorcach, bo to także przedsiębiorcy są bardzo ważni. To oni wytwarzają w dużej mierze polski budżet. Chcemy zaproponować zmiany, inicjatywy, które spowodują, że polskim przedsiębiorcom będzie się opłacało inwestować, będzie się opłacało inwestować w nowe miejsca pracy, w nowe technologie. Uważamy, że trzeba zachęcić przedsiębiorców do inwestowania, do tego, żeby opłacało im się tworzyć miejsca pracy. Należy także znieść bariery biurokratyczne, które w dużej mierze ograniczają i niszczą polską przedsiębiorczość. Tym także chcemy się zająć, bo to jest bardzo ważne. Bo zwróćcie Państwo, że po 20 latach funkcjonowania w Polsce systemu kapitalistycznego, po 7 latach istnienia Polski w Unii Europejskiej, przeciętny statystyczny Polak zarabia 4 razy mniej niż Francuz czy Niemiec. Dlaczego tak jest? Chcemy to zmienić. Musimy te dysproporcje wyrównać. Nie może być tak, że przeciętny pracownik, ojciec rodziny w Polsce zarabia 4 razy mniej niż statystyczny Niemiec czy Francuz. To jest jawna niesprawiedliwość. A przecież wchodząc do Unii Europejskiej obiecywano nam złote góry. Obiecywano nam, że szybko wyrównamy te nierówności społeczne, jakie są między krajami Zachodu i Polską. Tak się nie stało. Chcemy to zmienić. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, dlatego jesteśmy na Śląsku, byliśmy dzisiaj w Opolu, jutro jedziemy do Rzeszowa. Każdego niemalże tygodnia mamy wielkie spotkania i jest olbrzymie zainteresowanie, jest olbrzymia chęć wspierania naszej formacji. Dlatego też bardzo liczymy na Śląsk, bardzo liczymy tutaj na naszego koordynatora Michała Wójcika i dziękujemy Ci za to zaangażowanie. Chcemy także przy Państwa pomocy budować formację centroprawicową, zakorzenioną mocno w wartościach chrześcijańskich, narodowych, patriotycznych, ale jednocześnie otwartą na świat, otwartą na ludzi, taką, która da perspektywy nam wszystkim, a w szczególności młodzieży, na lepsze życie w naszym kraju. Bardzo dziękuję.